na miejscu pierwszym z przewagą 7 punktów nad Niemcami. No a my czekamy już na skok pierwszego z Polaków. Bardzo szybko zapaliło się zielone światło dla Piotra Żyły i zawodnik z Wisły już jest na progu. Dobra prędkość, powyżej 88 km na godzinę. Spokojny, ładny i daleki skok i będziemy liderami. Piękny skok Piotra Żyły na otwarcie tego konkursu. Miał bardzo dobre warunki. Spoglądam teraz na pomiar tego uszczelnionego wiatru. 1,8 metra na sekundę pod narty i 145 metrów. Zaledwie 1,5 metra gorzej od tego oficjalnego rekordu tego obiektu należącego już od 8 lat do Niemca Michaela Urmana. Brawo zatem Piotr Żyła, znakomite otwarcie biało-czerwony. Odjętych wprawdzie aż 18 punktów, no ale to oczywiście nic nie ujmuje. 134,9 punktów. Polacy z przewagą ponad 35 punktów nad Japonią. 36,6, niczym ta optymalna temperatura ciała. Taką przewagę mają biało-czerwoni nad Japonią. Ależ odpalił Piotrek znakomicie z progu w Auckland Areny. Ale to trzeci skoczek wczorajszych kwalifikacji. Wczoraj 135,5, ale teraz 145 metrów. Grzegorz Sobczyk, Michał Doleżal, pseudonim Dodo w reprezentacji polskich skoków. Kuba Wolny, no to buduje uśmiech, bowiem to jest sygnał dla pozostałych rywali, a przede wszystkim dla kolegów z drużyny. Chłopaki, atakujemy i natychmiastowa decyzja jury z 11.